naszego poprzedniego daj nam dzisiaj. Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieku. Amen. Quinto mistero. L'incoronazione di Maria, regina del cielo. Piąta tajemnica. Ukoronowanie Najświętszej Marii, Panny Królową Nieba i Ziemi. Una donna vestita di sole. Słyszymy w tej chwili fragment z Apokalipsy świętego Jana, o wielkim znaku, który się ukazał na niebie. Przygotowuje nas on do rozważania tejże piątej tajemnicy z tajemnic chwalebnych. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Thank you.
Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Widzą telewizji Trwam, że uczestniczymy w modlitwie, która zgromadziła księży kardynałów przybyłych na konklawę oraz wiernych, siostry zakonne, zgromadzenia również i męskie. Jest to modlitwa dziękczynienia za posługę papieża Benedykta XVI, ale również jest to modlitwa w intencji zbliżającego się konklawę o dobry wybór następcy świętego Piotra, o dobry wybór nowego pasterza Kościoła, o to, aby ten pasterz podołał wszystkim wyzwaniom i zadaniom, które przed nim stoją. Ta dzisiejsza modlitwa, modlitwa różańcowa, modlitwa adoracji Najświętszego Sakramentu, a także nieszporów, odbywa się w Bazylice świętego Piotra. Jak wiemy z wielu informacji, codziennie w Rzymie odbywają się kongregacje księży kardynałów, którzy przygotowują konklawę. Terminu tegoż konklawę jeszcze nie znamy.
jako księża kardynałowie, jako cała społeczność, która jest odpowiedzialna za Kościół, za Stolicą Apostolską w okresie sede vacante, przewodniczą naszemu Kościołowi i oni też wyznaczą i datę, i chwilę, która będzie właściwa, aby rozpocząć konklawę, aby rozpocząć wybory nowego pasterza Kościoła katolickiego. Towarzyszy więc temu modlitwa nie tylko tu w Rzymie, we Włoszech, ale i w całym świecie. Również i nasi księża biskupi zgromadzili się na takiej modlitwie, również i nasi księża biskupi w naszych parafiach, w naszych zgromadzeniach zakonnych. Trwa ta nieustanna modlitwa i wołanie do Boga o to, aby błogosławił, aby błogosławił Kościół, a darował mu siły, aby księża kardynałowie mogli przy asystencji Ducha Świętego wybrać następcę Benedykta XVI i kolejnego następcę świętego Piotra. W tej chwili włączmy się w adorację Najświętszego Sakramentu, w adorację Jezusa Eucharystycznego. Polecajmy Mu te wszystkie sprawy ważne dla Kościoła. Słodyczą jesteś, Jezu, Ty bez miary, dla serca, które Cię pamięta. Lecz nad miód i nad wszystkie dary słodsza obecność Twoja święta. Nic tak błogiego dla pamięci, jak imię Jezusa i Słowo Boże. Stoimy przed Najświętszym Sakramentem. Oto chcemy w ciszy polecić Bogu te wszystkie ważne sprawy Kościoła, te wszystkie ważne sprawy naszej wiary i niech nam pomoże w tej adoracji Najświętszego Sakramentu modlitwa świętego Tomasza. Duszo Chrystusowa, uświęć mnie. Ciało Chrystusowe, zbaw mnie. Krwi Chrystusowa, napój mnie. Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie. Męko Chrystusowa, pogrzeb mnie. O dobry Jezu, wysłuchaj mnie. W ranach Twoich ukryj mnie. Nie dopuść mi oddalić się od Ciebie. Od nieprzyjaciela złośliwego broń mnie. W godzinę śmierci wezwij mnie. I każ mi przyjść do siebie, abym ze świętymi Twymi chwalił Cię na wieki. Amen. Przyjmij, Panie, całą moją wolność. Przyjmij